Dobrze, zatem przechodzimy sobie do sesji. Jedziecie do tartaku, będziecie jechać autem, bo zakładam, że jednak wszyscy. Jeżeli chcecie teraz jeszcze sobie w aucie coś omówić, to proszę, a jak nie, to przejdziemy do tartaku. Przypomnijcie mi, po co idziemy do tartaku? Porozmawiać. Z kim? Rozmówić się z Tylerami. Porozmawiać z Tylerami. No przecież to powiedziałam. I sądzimy, że to oni odpowiadają za ten znak, tak? Nie, ale przede wszystkim trzeba byłoby się dowiedzieć, kimi są ludźmi, skoro jest tu taki duży konflikt. Oczywiście nie żeby coś, Kyle, ale dobrze jest znaleźć dwie strony. Wierzymy ci w wasze intencje, ale nie możemy zakładać, że nasz pierwszy trop będzie tym właściwym. Tak nie postępuje się. Też nawet jeśli te polowania były takie dziwne, to niekoniecznie syn z ojcem jakby wspólnie coś odpowiadają. No właśnie, zobaczmy, na czym sprawa stoi. A może chodzi o coś zupełnie innego. Może to są jakieś ich osobiste porachunki. Może to wcale nie chodzi o Indian, może to... Wziąłeś demonią strzelbę od Bentleya, prawda? No i nie wyciągałem jej z Bentleya, jeżeli o to ci chodzi. Czyli jedziemy tam uzbrojeni w twój pistolet. A czym my tam jedziemy w ogóle? Nie jedziemy Bentleyem? No tym, czym przyjechaliście do kliniki. Na pewno nie Bentleyem, bo Mortimer się okrucie. Tym hamerem chyba, tym... Tym terenowym? No. No to wychodzi. Bo ktoś nie zaprowadził auta do mechanika. Nie ma szans. Jedziecie do tartaku. To jest spory kompleks. On jest umieszczony przy takiej górce. I cała właśnie trudność tego polega na tym, bo w miejscu, gdzie jest tartak, wszędzie było drzewo, wszędzie były lasy, to zostało wycięte. I teraz została ogromna ilość świetnego drzewa, prostego, strzelistego, idealny budulec na skarpach góry, pagórku po tej stronie, oraz wyższy góry. I cała trudność polega na tym, że to drzewo właśnie jest na stromych stokach, więc nie wygląda to jak taki tradycyjny tartak. I na szczycie górki widzicie wyciągarki, tam ludzie chodzą po skarpach, te wyciągarki są łańcuchowe, oni przyczepiają, jakby ścinają drzewo opada, muszą przyczepić tą kłodę do łańcucha i wtedy ono jest wyciągane dopiero tak naprawdę z tej skarpy, czasem nawet z wody. Tutaj natomiast jest tu pusty plac, kiedy podjeżdżacie pod tartak, to jest to duży jeden budynek z ogromną ilością drzewa dookoła ułożoną w sterty. I cały ten budynek jest taki podłużny, jest to taką linią produkcyjną, gdzie z tamtej strony wjeżdżają kłody, zachodzi cała obróbka i wychodzą różnych wymiarów deski. I przy tym budynku jest jeden mniejszy budynek, który zdaje się biurem. Ale teraz widzicie, że wyciągarki, które powinny chodzić, stoją, a ludzie stoją pod tym budyneczkiem i dyskutują bardzo głośno, kiedy wy podjeżdżacie. Wysiadacie. Pytanko, czy Jerry z nami pojechał? A chcecie? No to jest pytanie do Jerry'ego bardziej. Bo on był trochę zafascynowany gazetami, to myślę, że on wolał zostać przy gazetach. No to już Susan musi podjąć decyzję. Kazałaś mu, czy nie mu nie kazałaś? Jerry jest wolnym człowiekiem. Jak się chciał zostać, to bym go nie zmuszała. Niech zostanie. I przy te gazety może akurat coś się dowie. Dobrze. Zanim tam pójdziemy... Nie chcesz, by widzieć, jak morduje. Yes. Uważajcie, no atmosfera może być trochę nerwową. Dopiero co przysłali dwóch ludzi do kliniki. Widzieliście ich pewnie. No takie rzeczy się zdarzają w tartaku. To chyba wypadek przy pracy. Tak, nie zmienia faktu, że ludzie mogą być z tego powodu trochę denerwowani. Załoga jest całkiem spora, jest tu ponad 20 ludzi na tej zmianie, więc ogólnie tartak działa dosyć prężnie. I jak wysiadacie, to słyszycie właśnie różne kurwy, jebane psy i tak dalej, rzucone tego typu teksty. I na
podwyższeniu, no, przy otwarciu tego małego budyneczku stoi mężczyzna ubrany zupełnie niepodobnie do tych wszystkich robotników, bo elegancki garnitur, kapelusz troszkę podobny do szeryfa i podobne wąsy oraz powieki. Jest bardzo do niego podobny. Ale nie jest gruby, tylko on widać, że jest potężnie zbudowany. Ty natomiast poznajesz Mike w nim, Arona, Taylora. Właściciela. Właściciela tartaku. Tu jest, pokazuje teraz uspokajające gesty. Spokojnie, ludzie, już wezwałem policję, zaraz wszystko będzie wyjaśnione. I patrzę takim niezrozumiałym wzrokiem na wasze pojawienie się. Przepędza obok ludzi, przechodzi, przyciska się przez nich. Co się dzieje, Mike? Hej, Aaron, przyszliśmy do ciebie z pewną sprawą, bo Abraham wczoraj jechał do ciebie i pytanie, czy dotarł tutaj? Jeszcze tylko podkreślę, bo tak nie powiedziałem, że to jest facet koło 50. Widzisz, że on się zmieszał? Zaraz jak go o to zapytałeś? No, był. Mhm. I o czym rozmawialiście? Bo miał do ciebie jakąś sprawę. Gayla chciał złapać, ale go tu nie było. Powiedziałem, żeby się umawiał z synem. Ja się uśmiecham. Dzień dobry. Właśnie, państwo to kto, przepraszam, bo... Damon Woods. Jesteśmy tutaj tak w sumie na wakacje z Waszyngtonu. A, z Waszyngtonu, widzisz, się spełnił. Witam serdecznie. Tak, jestem Aaron Taylor, właściciel tartaku, tu lokalny przedsiębiorca. Tak, w czym mogę słuchać? Ja bardzo chciałbym zobaczyć tartak. Może pan nie uwierzyć, ale to, że mam na nazwisko Woods, to wcale nie jest przypadek, ponieważ mój prapradziadek posiadał tartak. No, mój pradziadek później go sprzedał, dzięki czemu dorobiliśmy się małej sumki. Dlatego, no cóż, patrzę na to jak trochę jak na moje korzenie. Jeżeli mam o drzewach, to podwójnie zabawne. Tak, z przyjemnością bym panu pokazał, tylko że wie pan, teraz podeszły wilki i nie wilki? Wchodzimy do lasu. Ale wilki nie uciekają raczej od ludzi? No, dziwna sytuacja, poprosiłem szeryfa, żeby się tym zajął. Bo, no właśnie mieliśmy w ogóle wypadek w tartaku przez to, no bo podeszły wilki, przestraszyły pracowników i... doszło do tragedii. Jeden z pracowników. No właśnie słyszeliśmy, bo byliśmy w klinice rano i tam dwóch dość, powiedziałbym, głośno zachowujących się mężczyzn spotkaliśmy. Nie, no bo moi ludzie to profesjonaliści. Jak zajmują się pracą, to się zajmują, ale nie szkolę ich na kontakt z wilkami, więc trochę się przestraszyli. A to często się tutaj zdarza? Nie. To chyba pierwszy raz od wielu. Raczej wilki są po tamtej stronie rzeki, ale tu za dużo ludzi się kręci. No cóż, no to mam nadzieję, że uda się jak najszybciej tutaj uspokoić całą tą sprawę. No też, bo muszę z produkcją iść dalej. A państwo, no, przepraszam? Jak to się u nas mówi, biznes jest biznes, nie? To tak jest. A pani? Pani dama? Susan Davis, bardzo mi miło. Jestem dziennikarką z Waszyngtonu. Tak się składa, że czytałam o waszych planach inwestycyjnych i pana Price'a. Bardzo gratuluję. Jeśli znalazłby pan chwilę, to chętnie przeprowadziłabym z panem jakiś krótki chociaż wywiad. Na pewno w Mayfield jest potrzebna taka osoba, która no nie dość, że pracę ludziom tutaj, mieszkańcom zapewni, to jeszcze ściągnie turystów, no naprawdę. Oby tylko Mayfield nie stało się drugą stolicą Ameryki, o, nie oddamy tak łatwo. To wy pani, za tydzień są wybory, to może umówimy się po wyborach, jak już będzie moje zwycięstwo przypieczętowane. Wiadomo, nie chcę zapeszać, no ale teraz... Jeżeli chodzi o turystykę, to oczywiście zapraszamy. No akurat turystyką bardziej zajmuje się syn. Ja jednak wolę prostą, porządną robotę, która idzie sprawnie, gdyby nie te wilki. Ale cieszę się, że pani jest. A pan? Patrzy na Marty. Mortimer Rasner, jestem lekarzem. Byłem akurat w klinice u pani Hampson, gdy dwoje z państwa pracowników tam dotarło. Chciałbym zobaczyć miejsce wypadku, jeśli to nie problem. Nie problem, ale
Przejmuje pan klinikę w końcu? Zastanawiam się nad tym. Skłamałem. W końcu? To pani Hanson udaje się gdzieś zmienia miejsce pracy? Nie wiem, czy będzie zmieniała, ale uważam, że już od dawna jest, potrzebna jest zmiana. Jeżeli wszystko stoi w miejscu, to tak jak pani widzi, no nic się nie dzieje, ale musi się dziać, musi iść do przodu. Koło postępu boli czasami, jak przetacza się po stopie, ale kraj musi się toczyć. To prawda, ja powiem nawet więcej, że do rzeczy trzeba mieć serce. Tak jak mój pradziadek nie miał już serca do tego, co robił mój prapradziadek, dlatego sprzedał i wszystko poszło dobrze. To też w dobrej chwili pewnie, to miał jednak głowę pewnie do biznesu, wiedział kiedy to zrobić. No, szkoda, że tego nie odziedziczyłem. A mówił pan, bo tutaj wcześniej to mi kuzyn wspominał, on w prasie dużo siedzi, że to jakieś inwestycje będą prowadzone? Tak, zamierzamy tu trochę rozszerzyć, tak, rozbudować go, doprowadzić jednak transport, żeby lepiej ten eksport szedł. Tak, tutaj troszkę, mam nadzieję, że się podzieje, jak tylko obejmę urząd. A jak? Przepraszam, dogadaliście się tutaj z tutejszą ludnością? Bo z tego, co kojarzę, to zamierzacie przejąć ich tereny. I jak to wygląda? Czy państwo coś od nich odkupią? Zapłacą im jakieś odszkodowanie? Czy zapewnią im relokację? Jakieś inne miejsca pobytu stałego? Rozumiem, że pani dziennikarka już zrobiła, przeprowadziła odpowiednie badania, widzę, ale nie dość dokładne, ponieważ dogadamy, za co państwo ma płacić, dlaczego ma państwo płacić za ziemię, które nie należą do nich. A co z tymi ludźmi, co z dziećmi, które tam żyją? No to niech żyją dalej, tylko w terenie rezerwatu, a nie na terenie rezerwatu. Rozumiem, że to jeden z pana haseł wyborczych. Zwiedzaliście już państwo to miejsce? Byliście państwo w rezerwacie? Wie pan co, wczoraj... Nie odzywam się. Wczoraj było tutaj takie zajście, że w środku miasta znaleziono rannego chłopca. Nie wiem, czy pan słyszał. Tak, szeryf wspominał. No właśnie i tak... Tak trochę... No dziwne rzeczy się tu dzieje. Rozumiem, że dochodzi do zgrzytów pomiędzy tutaj lokalną ludnością a Indianami. Za dużo powiedziane. Michael, możesz potwierdzić, że nie ma tu żadnych konfliktów między... Staramy się żyć w jakiejś tam symbiozie, wiadomo. No, nie jest ona może idealna, na pewno nie taka, jakby wyobrażał sobie Abraham, ale gdzieś tam przecież do wojny nie dochodzi między nami. No, poza ostatnim incydentem raczej zawsze było dobrze. Ale jednak ostatnio właśnie... Jakim incydentem? No właśnie tym z dzieckiem postrzelonym. No ale to postrzelone. No widzieliśmy jednak przy tym twojego syna. To, że mój syn strzelał do dziecka, tak? To nie, może nie bezpośrednio on, ale ktoś z jego grupy. To by wychodziło jednak. Może kogoś nie przypilnował. Kiedy ty byłeś na polowaniu? No, dawno to. No właśnie. Jak się strzela, to kula się niesie. Jak nie trafi w cel, tym bardziej. A powiedz mi, gdzie jest granica rezerwatu? Przy rzece. Przy rzece. Rezerwat jest od rzeki na południe. Nie ma tu rezerwatu. Niech siedzą w rezerwacie. Wszystko będzie dobrze. Ma pan trochę racji. Znaczy nie to, żebym pochwalał strzelanie do dzieci, ale... No ja też nie pochwalam, oczywiście, że nie. Ale
Wiadomo, wszyscy wiedzą, że tam są organizowane polowania. Po co puszczają dzieci do lasu, gdzie są organizowane polowania? Zresztą oni też polują, przecież oni też jedzą mięso. To dlaczego mają do nas pretensje, żeby też chcemy jeść mięso? To jest kuriozalne dla mnie. Może w takim razie warto zadbać o zdrowie oczu pańskiego syna, jeśli nie potrafi odróżnić zwierzyny od ludzi. Straszne to problemy z oczami. Na szczęście lekarze wymyślili okulary albo coś takiego. Proszę pani, ja rozumiem, że dziennikarze szukają sensacji. Dziękuję o troskę, za troskę. Ale może niech pani poczeka z jakimiś wnioskami. Do wyborów przejdzie pani koło nosa wywiad z nowym burmistrzem, tak? Po prostu myślałam, że wychodzi pan z założenia, że nieważne jak mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali. W żadnym wypadku. Ja jestem szanowanym przedsiębiorcą, zresztą jedynym w tym pięknym mieście, bo tak się składa, że Abraham już nic nie rozwija. Z całym szacunkiem, Mike, ale taka jest prawda. Abraham wprowadził jedynie stagnację. Ona była, stabilizacja, którą wprowadził, była na jakiś czas potrzebna. Zgadzam się, oczywiście, że tak. Ale potem miasteczko musi się rozwijać. Musimy wyjść trochę do świata. Nie możemy czekać, aż świat tylko przyjdzie do nas. No to prawda, ciężko prowadzić interes, jak nie ma się porządnej kolei, prawda? Sami byliśmy zmuszani do podróżowania samochodem, chociaż to, co daje kolej w tych czasach, to jest po prostu coś fantastycznego. Tylko jednym z hasłem moich wyborców jest wszystko po kolei. Tak z przekąsem. No. Bardzo mi się podoba. Wie pan co, ja tak teraz pomyślałem, że może by mi wrócił do starych interesów. Nie szuka pan inwestora? Możemy o tym porozmawiać. No, to jest dużo lasów. Jak nie tu, to jeszcze za rzeką jest dużo. No, to tak daleko bym nie wychodził. Trzeba mieć jakieś rezerwy, prawda? Ale też patrzeć w przyszłość. To może omówimy to po prostu gdzieś te osobności i może się uda spotkać. No oczywiście, zapraszam do mnie do domu. No, Mike panu powie dokładnie. A czy mógłby pan kogoś przysłać po mnie, bo ja tutaj nie znam za bardzo terenów. Kolega ma samochód, nie do podróży po takich terenach. W porządku, kiedy pan odpowie? Wieczorem? Oczywiście. Tak będzie. Lubię załatwiać takie sprawy na gorąco. Dobrze, także nie przeszkadzamy w tutaj gaszeniu pożaru. Patrzę na tych ludzi, co tam się ten... A się pieklą. No, gdzie moja premia, policzy, że nam to... No cóż. Będzie inwestor, to będzie i premia, proszę mu tak powiedzieć. No, dokładnie. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Jezu. Panie doktorze, przepraszam. Chciał pan zobaczyć miejsce zdarzenia? Tak, jeśli to nie problem. Niech pan wybaczy, ale rozmowa o interesach są takie płomienne, że no, jeżeli pan chce, to mogę panu je wskazać, ale ja tam teraz nie pójdę i pan idzie też na własną odpowiedzialność, bo tam... Żaden problem. Ja bym czekał na szeryfa, ale oczywiście. Proszę pana, pójdzie pan tam na górę i one właściwie stoją już przy pierwszej wyciągarce, a zdarzenie było przy ostatniej. No i... Wtedy pracownicy się ewakuowali. Od razu mówię, że znajdziecie tam prawie łusek, no bo strzelali, żeby się od niej opędzić ze strzelb, ale lepiej może je zostawić dla szeryfa. No to skinął głową i udał się w tą stronę. Demonią, idzie ze mną? No, chętnie przyjrzę się przy okazji Tartakowi. Jeszcze? Tak, też idę. Słudza Mikael, może chcecie porozmawiać z pracownikami, dowiecie się czegoś więcej? No, liczyłem na to, że Suzan zrobi nam jakieś ładne zdjęcie, chociaż jedno.
Tak, ale chciałabym jeszcze, zanim pójdę z wami, Mike, Kyle, czy ty... Sprawdźmy może miejsce, gdzie teoretycznie mógłby zaparkować samochodem Abraham. Może znajdziemy gdzieś w pobliżu kule, które teoretycznie mogłyby wskazać, że tutaj do niego strzelił. Przynajmniej jakieś ślady. Jedna rzecz, którą chciałem sugerować ci, Susan, bo to pewno jako dziennikarka byś to podłapała. Szczególnie, że masz pewną... Nie chcę mówić niechęć do pana Arona, ale... obiekcje. No na pewno widzisz teraz piękny obrazek, jak on stoi i znowu nad tymi robotnikami stara się uspokajać, a oni niemal chórem domagają się od niego, tak, wznowienia prac. I wiesz, że jeżeli chciałabyś potem przeciwdziałać jakoś jego kampanii, to być może to jest ładne zdjęcie. To robię zdjęcie. Dobrze. Czy mam rzucać na fotografię? Nie, może nie, bo jak tylko to robisz, to zaraz Aaron znowu zwraca na was uwagę i mówi, tu nie wolno robić zdjęć, nie wyraziłem takiej zgody. Pani opuści ta jedna. Przepraszam, nie wiedziałam. I to wychodzisz? Tak. Chowam aparat i idę, bo rozumiem, że oni się kierują w stronę tego lasu. No i może właśnie po drodze, jakby mówię to, co powiedziałam, żeby można by poszukać tego miejsca, gdzie mógłby zaparkować Abraham i poszukać śladów, że to tutaj do niego strzelano. Ja mimo wszystko bym poprosił jakieś 3 strzelby, żeby mieć przy sobie, jak idziemy w miejsce, gdzie mogą być wilki. Bardzo mi, bez problemu. Na was jest 2, bierzecie 3 strzelby. Podoba mi się. Czy też Mike idziesz? Znaczy ja raczej teraz Susan właśnie, tak jak zaproponowała oszukanie strzałów. No to dobrze. Strzelby i pójdą Susan, a my weźmiemy 2 i pójdziemy razem już. Dobrze. I pytanie, czy przy tym tartaku jest jakiś budynek mieszkalny, czy oni mieszkają w innym miejscu, o ile w ogóle wiem o tym? Jeżeli, znaczy tak, ludzie dojeżdżają tu wiadomo z miasteczka, natomiast budynek, tam gdzie mieszka Aaron, to on mieszka, no on ma w centrum duży dom. Centrum, tutaj górnolotnie powiedziane, ale... Bo to jest taki kompleks cały jakby budynków i tych... Też budynki to też bardzo dużo powiedziane, no bo suszarnie na drzewo to też niekoniecznie są wielkie budynki, nie? Wody, magazyny i tak. Więc wy wychodzicie za bramę i idziecie dróżką, jeżeli dobrze rozumiem, szukając śladów jakichś, tak? Znaczy, chodzi mi o to z Abrahamem, Susan i Mike. No zakładam, że Abraham zaparkowałby tak, żeby mieć blisko do tego budynku, w którym spotkałby się z tym właścicielem. Więc jak tak, wieczorem, to pewnie śladów... mieszkalnym. Tak. Szukamy może śladów, właśnie jakichś opon, nie wiem na ile są tutaj zajeżdżone. Ciężki sprzęt się jeździ, więc. Okej, okay, ale czy na przykład opony tego samochodu by się w jakiś sposób wyróżniły? Właśnie pomiędzy tego ciężkiego sprzętu? Możemy to stosować. Mhm. To będzie albo trapienie, albo w sposób, albo spostrzegawczość na połowę. To ja rzucę na spostrzegawczość połowę. Obniżę to o 4 punkty. Mike? Ja tylko szukam spostrzegawczości. Po prawo w połowie mniej więcej, trzecia kolumna. No, jeden punkt mogę zmienić. Jest wtedy połowa. Oj. Na szczęście? Nie. Chciałem zdjąć punkt ze szczęścia, ale nie włączyłem turbo edycji. I przez to klik. Okej, dobrze. Zmarnowałeś dobry rzut. Tak.
Tak, to ja bym powiedział tak, wychodzicie za bramę, bo tutaj na pewno nic nie ma na tym. Raczej wieczorami wasz tartak jest zamknięty, nie masz tu jakiejś potężnej bramy, tylko bardziej po prostu siatka ogrodzona. No ale wciąż było zamknięte, pewnie Aron wyszedł do bramy. Idziecie wzdłuż tych... Boże. Wałów ziemi i które gdzieś tam powstały jakby na skutek karczowania i sukcesywnego lasu. I szukacie tam śladów. Odchodzicie spory kawałek jednak od tartaku, może nawet tak do 2-3 kilometrów. I tam faktycznie jest pewien taki moment zakrętu, gdzie pewnie on by zwalniał, gdzie samochód musiałby zwolnić, żeby zakręcić, i jest wyżej położone miejsce, gdzie to strzelec pewnie miałby dosyć dobrą pozycję do zwalniającego auta, i tam właśnie znajdujecie łuski. To chyba mamy dowód. Robię też zdjęcia tym łuskom. Nie wiem, czy wtedy były jakieś takie jeszcze metody, że to zabrać. Wiesz, przykładało się jakieś tam coś dla, jak to się mówi, dla skali, dla referencji, no nie? Jakiś tam kawałek karteczki czy coś, no ale tak robię. No, coś takiego. Takie łuski to da się zabrać, czy to... Możecie zabrać, leżą sobie. Jest to spore kalibry. Zabrać, żeby później móc porównać z dziurą. Chyba tylko Damon sprawdzał. Tak, ale no właśnie wy nie znacie się na kryminalistyce, więc możecie rzucić sobie, czy żeby nie zniszczyć śladów, jeżeli chcecie je zabrać. Na szczęście? Na kryminalistykę. Czy ja... Kryminalistyka to jest taki skill, co się go dopisuje, to nie jest ten. A, czyli no nie to ja nie mam w ogóle czegoś takiego. No, to może jednak zostawię to. Możesz to po prostu wziąć i podnieść, tak? Ale na przykład jeżeli tam były jakieś odciski palców czy coś, to już jakby... Wasza decyzja, tylko proszę. BSP. Ja zbieram te łuski. Jeśli Mike się waha, to Susan się nie waha w tym momencie. Wow. Mike jest wahadło. Szanuję. Natomiast panowie, wy idziecie sobie powoli po skarpie do góry. Także odchodzicie kilkaset metrów od tartaku. Z tych skarp one są, te kłody potem tutaj zjeżdżają na rolkach i są takie prowizoryczne schodki przy nich wzdłuż tego zrobione, więc sobie powolutku wchodzicie. I kiedy docieracie do pierwszej, to się chyba nazywa tyrolka, ale no, takowa taka, to widzicie, że stoi statko. Jest ich 7. I widzicie, że parę z nich ma przy zębach, przy kłach mają krew na pyskach. Ale nie reagują jakoś agresywnie na was, tylko na razie obserwują. Przeładowuję broń, się upewniam, czy jest nabita. Jest. Demonia? Nie wykonuj gwałtownych ruchów, co? Ja... Nie podnoś rąk do góry, to nie człowiek, on tak tego nie rozumie. Musisz się bardziej skulić, niż pokazywać, że jesteś dużym stworzeniem. Powinniśmy się wycofać. Szóstka siedzi, środkowy wstaje i idzie powoli w waszą stronę. Ja robię takie powolne kroki do tyłu, ja się czuję bardzo niepewnie, ja nie chcę strzelać. O ile on nie zaczyna pokazywać kłów i tak dalej, to nie celuję w jego stronę, ale jestem przygotowany w razie co do strzału. Ja stawię uszy z zainteresowaniem. Mortimer stoi w miejscu i go obserwuje, trzymając dłoń przed pójścią. Chciałby się mu dać na wysokości... Klatki piersiowej.
Dostrzegacie, że te witki są całkiem spore. Większe niż mogliście oglądać w katalogach zwierzęcych. Ale on się nie zatrzymuje. Idzie powoli, nie szarżuje, nie pokazuje kłów, ale sukcesywnie powoli się do was zbliża. Jakby były dwa wroga nastawione, rzuciłby się wszystkie na nas, a idzie tylko jeden. Coś tu jest nie tak. Strzelam w powietrze, w górę i zaczynam uciekać. Kurwa. Kiedy podniosłeś broń i strzeliłeś, on się skulił, reszta też. Okay. Dobrze. Mortimer, co ty robisz? A, czekam na reakcję wilków. Czy będą uciekać, czy nie będą uciekać? Nie uciekają. Może słyszycie jakąś muzykę? W mieszaniu. Tak, coś tam zaczęło. Co? Jakaś niebezpieczna muzyka. Ja nie słyszę właśnie. No ja słyszę. Ja też. Jakieś dudnienie? No bo to dudnienie jest, to muzyka. I to i demonie dla ciebie nie wykonywanie gwałtownych ruchów, strzelanych w powietrze? Co? Nie, już tam nie ma gościu. A, on naprawdę uciekł? No tak. Mortimer stoi dalej, patrzy na te wilki. Przepraszam, tylko, bo ja tu mam technicznie. Czy teraz słuchacie u was muzykę? Tak. Tak. Co robią wilki? Ten jeden przyspieszył, ale dalej nie pokazuje zębów. A reszta po prostu wstała na łapy, mówię, na nogi. Mortimer tak powoli się wycofuje w drugą stronę, tak żeby nie znaleźć się pomiędzy wilkami a demonem. Tak krok po kroku gdzieś tam odstępuje sobie na bok. Powiem tak, jeżeli zaczniesz uciekać, bo on przyspieszył, to po prostu on do ciebie podejdzie. Więc teraz albo decyzja, biegnie... albo... A to biegnie w moją stronę, czy w stronę demona? On się obok siebie, więc też w twoją stronę. No właśnie dlatego chcę się oddalić na bok, żeby pobiegł sobie za demonem, który strzelał, a nie jeszcze rzuci na Mortimera, który nie zrobił złego. Dobrze, dajesz parę kroków w bok i on skręca do ciebie. Kurwa, strzelam w niego. I uciekam. W niego? Tak, w niego strzelasz, tak? Tak. Jak skręcił do mnie, to na momencie podnoszę strzelbę i oddaję do niego strzał. Dawaj, broń długa. Chyba broń długa, jeżeli dobrze. Kurwa. Widzisz, dopiero jak strzeliłeś, to on teraz dopiero pokazał zęby. Rifle shotgun. Może jak to było? Przeciwstawne? Maćku, ty będziesz wiedział. Przy strzelaniu wydaje mi się, że nie. No, to będzie strzał i unik. Tak dawno nie walczyliśmy. Godny przeciwnik. Być może może pracownicy już do niego strzelali, słuchaj, i on uskakuje. Przyzwyczajony. Może źle oceniłeś jego szybkość i on po prostu przyspiesza. Czy masz, bo ma dwa strzały, to jest dwustrzałowa, to jest broń w ogóle. Ataki dwa. Przecież mój ten Winchester Mortimera, to jest właśnie Winchester, on ma dwa strzały, tylko nie wiem, co dali nam tutaj pracownicy. Mówię... O. Gdyby użyć na rundę, to jest kaliber 20. To są jednostrzałówki przykład. I to zaczynam biec i w trakcie przeładowywać. Dobrze, jak zaczynasz uciekać, to on odpuszcza. Patrz, zatrzymał się na tej skarpie, na samej górze, jak ty już zacząłeś zbiegać w dół, podniósł uszy i się na ciebie patrzy.
To ja się zatrzymuję, przeładowuję i patrzę się na niego. Co się robisz? Mnie już tam nie ma. On zawraca. Mortimer tam wraca przeładowaną bronią. Wchodzisz ponownie na górę. No, Mortimer, na biało. Ja tylko powiem o swoich intencjach, żeby to w fabule też jakoś tam. Ja wracam do obozu, biegnę tam jak najszybciej i zgłoszę to, że no, były wilki. Mortimer tam został, słyszałem strzał, nie obracałem się, bo stwierdziłem, że największe szanse na przeżycie i tak będziemy mieli, jeżeli ktoś tu kurwa wróci i trzeba go znaleźć. Taka będzie moja intencja tego, co robię. Dobra. To jeżeli chcesz kogoś zabrać tam ze sobą, no to nie chcę tam. To tutaj na własną odpowiedzialność tam szliście. Po prostu. I wszyscy to słyszeli. No ale najpierw niech tam się dzieje u Mortimera. Wracasz na górę, przeładowujesz broń, już przeskoczmy to. Znowu wracasz i co? Nie podchodzę tam bezpośrednio do nich, chcę być przy nich i obserwować, co one dokładnie robią, jak się zachowują. Tamto jest powrotem z tyłu, usiadły i się patrzą w twoją stronę, a ten, powiedzmy, nazwę go samcem Alfa, wracał się na miejsce, ale zatrzymał się w połowie, no bo ty się wróciłeś. I on się odwrócił na ciebie i znowu patrzy. Ale nie walczy. Odłożyłem strzelbę i podchodzę do nich, wyciągając ku im dłonie. W porządku. Był taki... Wydaje mi się, że tam było coś na zwierzęta. To było jakieś oswajanie, nie? Ja coś źle pamiętam. Wiedzą na turze. Opieka nad zwierzętami, tak? Opieka nad zwierzętami, właśnie. Coś takiego, no. A to chyba było dopisywane. Ale też, jeżeli... A, też sobie jest wiedzą na turze? Jest wiedzą na turze. Wiedzą na turze, możesz sobie rzucić... To nie do końca jest to, o co mi chodzi, że chodzi o działanie, ale też coś ci powiem, jeżeli o to, jak one się zachowują. Chyba, że może być to z biologii coś. Nie. I chciałbym ściągnąć 22 szczęścia. Co? Masz tyle szczęścia? Już nie. Tak. Już nie. Słuchaj. Pierwsza ryzykowna akcja podjęta przez Mortimera od X sesji, nie? To pierwsza. Wilki się tak nie zachowują. Gdyby to była Watacha, to raz, że w ogóle pewnie by nie przyszli w miejsce, gdzie jest tyle ludzi, od huku by uciekli, to wszystko się łatwo tego domyśleć. Jeżeli chcieliby was zaatakować, to już by na was były. Więc to jest wszystko kompletnie nienaturalne. I wydaje ci się, że one tu przyszły w jakimś celu, one mają jakieś zadanie tutaj do realizacji. Dlatego siedzą. Może to jest pilnowanie, bo tak to wygląda, one po prostu siedzą i obserwują. Kiedy ktoś podejdzie, no to one wstają i sprawdzają, o co chodzi. Tak? Ale wróciły się do tego miejsca, kiedy wy postanowiliście odpuścić. Z wcześniejszych relacji i krzyków pracowników one się nie zachowywały spokojnie. Wtedy one wpadały z zębami. Teraz siedzą w spokoju i obserwują najpierw, co się dzieje. Mortimer odłożył strzelbę i zbliża się do tego pierwszego wilka, mając przed sobą dłoń, jakby chcąc pokazać, że nie jest uzbrojony. I on podchodzi powoli. W takim samym tempie jak wcześniej, też nie walczy. No, jak znajdzie się bliżej, to Mortimer kucy. I wyciągasz rękę. I tak. W miejscach, gdzie miałeś te plamy po krwi, on zaczyna lizać twoją rękę.
Powinniście stąd uciekać. Zaraz przyjdą tu zbrojeni pracownicy. Jego dziwnie mądre oczy spojrzały w twoje. Ale usiadł i siedzi. Może czy coś tu zostać i czekać na to, co się stanie, chociaż nie skończy się to dobrze. Widzisz, że pokazał zęby, na których ma sporo krwi. Ale jakby nie, tak jakby tylko je prezentując na chwilę i zaraz opuść. Widzę, że jesteście gotowi osiągnąć swój cel, jednak nie wiem, czy to się skończy dla was dobrze. Tą drugą wolną ręką delikatnie go tak położyłem mu na głowę i delikatnie go pogłaskałem, jeśli pozwolił. Tak, pozwolił. Co w tym czasie robi Damon? No jeżeli już udało mi się wrócić i to wszystko zrobić, no to zbieram moich towarzyszy do kupy i mówię, kurwa ludzie, on tam jest, musimy coś zrobić. Towarzysze? No to chodźmy jak najszybciej, prowadź. Prowadzę. Susan? No ja idę oczywiście. Jakby też chciałam powiedzieć, że zakładam, że echo wystrzału wniosłoby się, więc my byśmy nawet słysząc to pobiegli, spotkali się pewnie z Damonem, zapytali, co się stało. Po drodze tylko bym mu powiedziała, że znaleźliśmy miejsce, gdzie strzelano i mamy łuski. Kiedy przebiegacie koło i daje się prowadzić. Koło budki, to słyszysz tylko z tej budki. Proszę zdjęć nie robić, to jest teren prywatny. Dobra, później jak się tym dalej zajmiemy i idziemy po Mortimera. Wbiegacie ze strzelbami i widzicie, jak Mortimer klęczy przy wilku, głaszcze go, ale jak wy podeszliście, to pozostała szóstka wstała i zaczęła powoli iść. Tak jakby okrążając trochę Mortimera, a właśnie stając na jego plecach, ale przodem do was, jakby nie do niego, nie jego, jakby go chciał ochraniać, o, może tak. Kurwa, co tu się dzieje? Ale nie podnoszę spluwy nawet, w sensie Gnata. Obserwuję, widzę, widocznie nie jesteśmy mile widziani, ale żyję. I chyba to poproszę jakiś rzut na poczytalność. U wszystkich? Mortimera czy wszystkich? Tak. Myślę, że u wszystkich, bo wszyscy tu jesteście i się na to patrzycie, ale... Kalkulatoret. Ile było wilków, które widziała Susan? No i jeden przy Mortimerze i sześć dookoła. Z balkonu. Dziesięć. To nie jest ta wada. Teraz albo mi wierzysz, Damonie, że widziałam wilki? Przecież ci nie mówiłem, może, że ci nie wierzę. Czy może to są jakieś zaginione psy bezpańskie? No masz K3? Ja te trafę 3, tak? K3, no. K3, no dobra. A dla reszty? Plus jeden. Nie. No już pecha akurat. Niestety, szkoda, że nie jedynka. Nie ma tu takiej bazowej wartości. Ale na pewno jest to dla was dziwna sytuacja. Jeden zaczyna iść w stronę Damona. Ale nie walczy, nie biegnie, idzie. Odkładam spluwę na dół. Jak widzę, że Mortimer tam jest ten, to odkładam, pokazuję ręce i mówię. Nie chcemy tutaj nic złego. Susan przyjmuje taką pozycję, że się kładzie na ziemi i chowam ręce, wiesz, to jak się przyjmuje przy ataku, jak się pies atakuje, że kładę się na ziemi, na czworaka i kryję głowę w rękach i po prostu tak leżę skulona. Dobrze. To jeszcze raz na poczytalność. On podchodzi do Damona, spojrzał na Susan, spojrzał na Majka, na którego trochę pokazał zęby, tak nieufnie, ale patrzy na Damona. Podchodzę, patrzę, że pokazuje zęby na Majka, więc odchodzę od Majka.
Zaczyna wąchać twoje ręce. No daję. I potem zaczyna lizać. I tak postępując to, to też chciałby pewnie do klatki piersiowej. Nie towarzyszy temu jakieś wielkie uniesienie szczęścia, jeżeli chodzi o zwierzę. On jest bardziej mega zainteresowany. No i z jakiejś przyczyny go to przyciąga. To mówię do niego, chodzi ci o chłopca. To jakby swoje. To nie zachowuje się jak człowiek, w sensie nie ma ludzkich ten. Ten nie. Natomiast już w przypadku tej alfy, która siedzi przy Mortimerze, tam jest większa interakcja. O kurde, co się dzieje? W jakiej pozycji jest Mortimer, jak chcę się dowiedzieć? A tam sobie klęczy i mówi, słuchajcie, idźcie stąd, a pies chce mu, znaczy, a wilk kładzie mu niemalże łapę na ramieniu, mówiąc, damy sobie radę. No dobrze, dobrze. A co się dzieje na mojej skórze po tych liźnięciach? Nie. Ale go interesują tylko te miejsca, gdzie była krew. Staram się go pogłaskać. Mortimera? Udaje ci się zapisać sobie do rozwoju. O kurde. Głaskanie dzikich wilków do rozwoju, rozumiem. Dobrze, jaki jest rozwój tej sytuacji? Bo ja, dopóki on do mnie nie odejdzie, to ja się nie ruszę, bo ja się jednak trochę boję. Mortimer wstał, pogłaskał go po raz ostatni i kieruje się spokojnym krokiem do swoich towarzyszy. Wziął po drodze strzelbę, ale nie podnosi. Powinniśmy stąd odejść. Co tutaj się dzieje w ogóle? To jest pytanie. Gotacha zaznaczyła swój teren i raczej nie opuści go za szybko. No dajcie stąd, to wiemy co się wydarzyło, prawda? I same nie są agresywne, to lepiej zostawmy. No to na co czekamy? Idźmy. Co tam wstaje powoli i wycofuje się tyłem, aż po prostu któryś z towarzyszy albo mnie popędzi, albo mi nie pomoże, ale tak bym doszła tyłem i patrzyła na te wilki. I no ja mimo wszystko, jak widzę, że Susan jest taka zdenerwowana, to ją tak łapię, tak ją trochę bardziej takim uściskiem. Chodź, Susan, nie ma się czego bać. Gdzie należy odwracać się plecami do dzikiego zwierzęcia? One nie są takie dzikie, wyglądają na swojone. Widziałeś? Głaskałem jednego. Aha. Pytanie do mistrza gry, czy oczy tego samsy alfa, czy Mortimer się wcześniej widział? Rzucę na szczęście. Na szczęście, tak? To już go nie mam. Ha! Ciekawe, ile mu zostało. Goddammit, wystarczająco. Wydał 20 i ma jeszcze 30. To prawda. Wow. Masz wrażenie, jakby to były oczy jednego z mężczyzn, który zatrzymując was w samochodzie, celował do was z łuku. Martimer się oddalą. Idzie w stronę samochodu. Kiedy wyjeżdża... No właśnie, bo ja podchodząc do samochodu jeszcze biorę oczywiście mój odruch, czyli zaglądam do kieszeni, czy nie ma tam papierosów, dowiadując się, że ich nie ma. Patrzę na moich towarzyszy i już byłem na granicy zapytania się, czy ktoś ma papierosa, ale tego nie zrobiłem i mówię... Wiecie co, tak szczerze to wolę, kiedy celuje do mnie człowiek z broni, boże mi wiem, co mam robić. Mortimer wyciąga z kieszeni paczkę papierosów i zapałki. Częstuje się jednym, odpala i częstuje demona po chwili. Nie. Tak. I rzucam. Mike. Indianie są interesującym towarzystwem.
A co oni mają do tych wilków? To oni są wilkami. Rozumiem. To nie było w atachach dzikich wilków. Gdyby tak było, po mnie i po demonie nie byłoby co zbierać. Ten jeden, który stał przy mnie, mam wrażenie, że już go gdzieś widziałem. Oczami, które na mnie patrzyły, to są te same oczy, które na nas patrzyły, gdy jechaliśmy do rezerwatu. Tak, jedźmy stąd, naprawdę. Kiedy wyjeżdżacie, mijacie się z autem szeryfa, który tu zajeżdża. I odjeżdżacie stąd i zrobimy tu sesję. Jedziecie do Abrahama, czy do domu Abrahama, czy macie jakiś inny cel? No na razie chyba przetrzeliwie w stronę miasta. Ewentualnie rozmawiamy sobie w trakcie drogi. No ja bym porozmawiał w trakcie drogi. Proszę. Więc zakładasz, Mortimerze, że to są mieszkańcy rezerwatu? Wydaje mi się, że tak. Bardzo dużo śladów na to wskazuje. Zaczęło się od krwi tego dzieciaka, które się pojawiło na naszych dłoniach. Zbadałem tą krew, tak jak wam powiedziałem, nie była to ludzka. Pytanie Susan na początku mnie zaskoczyło, nie wiem skąd ona wzięła te wilki. Mówiła, że widziała wilki w lesie, które się patrzyły na dom, kiedy była na balkonie. Teraz wilki zaatakowały tartak. Jak my byliśmy, to znowu były wilki, jednak... Nie wiem, sam fakt, że się siedziały, a nie atakowały, no to świadczyło o tym, że to nie są dzikie jakieś bestie. No nie. Ale... Przepraszam, że ci przerwę, Mortimerze. Ja po prostu od wczorajszego wieczora biję się z myślami, ponieważ zastanawiam się przez cały czas, co my chcemy tutaj zrobić. Czy my chcemy się angażować w konflikt pomiędzy obecną tu ludnością a rdzennymi mieszkańcami? Czy my chcemy wpłynąć na wyniki wyborów? Czy my chcemy pomóc Mike'owi odzyskać swoją tożsamość, żeby nie musiał się ukrywać? Zastanawia mnie, czy chcemy po prostu dowiedzieć się, co tu się dzieje. Boję się, że to jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze bardziej niebezpieczne niż w przypadku tego, co działo się z Kingiem. Nawet jeśli przyjechaliśmy tu dla Mike'a, tak wszyscy. A więc w takim razie, Mike, powiedz nam, w czym potrzebujesz od nas pomocy? Co chcesz, żebyśmy zrobili? No, w tym momencie na pewno chciałbym zapewnić Abrahamowi bezpieczeństwa. Ale myślę, że całe miasto może być zagrożone, jeżeli Indianie faktycznie są wilkami. To jeżeli poczują się zagrożeni od nowych, możliwe, że nowego burmistrza, to może tutaj dojść do dużego rozlewu krwi. Czyli chcesz, żebyśmy zapobiegli rozlewowi krwi? Jeżeli jest taka możliwość. Tak? Patrzę po towarzyszach. Pewnie ja prowadzę, bo zazwyczaj ja prowadzę i tak patrzę po nich teraz. Ja mam jedno pytanie do Mike'a. Przepraszam, nie chciałabym cię. Ale jesteśmy sami w samochodzie. Jakby, więc zwracam się do niego tak, jak ja go znam. Nie chcę zabrzmieć niegrzecznie, albo znowu jak podejrzliwa, szukająca dziury w całym i sensacji, i teorii spiskowych, roztrzęsiona kobieta, ale... To coś nowego. Chodzi mi o to, że z wielkim spokojem przyjmujesz wszystkie informacje, które ci podajemy, czyli rzucanie zaklęć, czarów,
to, że ktoś może być przemieniony w wilka, wybacz mi, ale na przykład w przypadku Mortimera po prostu zatrzasnął nam drzwi przed nosem, nie chciał nam uwierzyć i powiedział, że będzie to za wszelką cenę wyjaśniał i dopiero gdy na własnej skórze przekonał się o rzeczach, był skłonny w jakikolwiek sposób w to wierzyć, a ty wydajesz się przyjmować wszystko bardzo tak, jakby to było zupełnie codziennością, albo jakbyś już się spotkał z czymś takim. O czym nam nie mówisz? Nie spotkałem się z czymś takim. Jeśli chodzi o Abrahama, to no, było to dla mnie najpierw niedorzeczne, ale jednak naprawdę dziwnie się zachowywał. Faktycznie waliliście to i pomogło mu to. No a jeżeli już takie coś się stało, no to te wilki wydają mi się nawet mniej prawdopodobne od tego, co było wcześniej. Czyli chcesz mi powiedzieć, że przyjmujesz zupełnie ze spokojem fakt, że ludzie, których wczoraj spotkaliśmy, jadących konno po stepie, zamienili się w wilki i lizali rany naszych kolegów. Tak jakbym ci powiedziała, że jutro, nie wiem, wzejdzie słońce, albo dzisiaj na obiad wątróbka będzie trochę przypalona? Jak gdyby nigdy nic? O lizaniu ran nic nie wiem, a jeśli chodzi o tamto, no przed chwilą osoba, którą znam tutaj tak naprawdę najlepiej, była zupełnie inną osobą. A wypaliliście, wycięliście jakiś znak i wrócił całkowicie do normalności. Co ty o tym myślisz? I pytam się Majka, ale rzucam do lusterka Damonowi takie spojrzenie takie, że szukam tutaj teorii spiskowych jednak rzeczywiście i szukam dziury w całym, ale patrzę, czy Damon też może słucha tego, co Mike mówi uważnie. Słucha na pewno, ale widzisz, że na pewno nie będzie chciał się mieszać w to, bo sam jest zmieszany, jest wstrząśnięty może nawet. Okej, okay, więc pytanie, co ty o tym myślisz, Mike? Nie wiem, co tutaj się dzieje. Wszystko to jest bardzo dziwne, ale jednak po prostu nie chcę, żeby komuś się stała krzywda. Ale komu? Komukolwiek, zwłaszcza ludziom, którzy w tym mieście działają dla dobra innych. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Czy macie czegoś tak? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Jak to, że jest ludzi poza Abrahamem, którym zależy na spokojnym życiu i koegzystencji z Indianami? Na pewno nasza lekarka. Myślałem też, że szeryf, zanim zareagował na dziecko. Naprawdę ciężko mi coś innego wskazać. Zwyczaj obojętność bądź właśnie niechęć, tak jak tutaj od Tartaku. Jeśli do władzy dojdzie ktoś, komu nie będzie zależało na współpracy, na pozytywnych relacjach i w imię rozwoju kapitalizmu i przemysłu będzie chciał rozszerzać swoją działalność, zajmując coraz więcej terenów, to nie skończy się to dobrze dla nikogo. Ale wydaje mi się, że zbyt czarno-biało patrzymy na całą tą sytuację. Mimo wszystko. Ja rozumiem, że łatwo jest postawić sobie Indianina, który jest skrzywdzony przez białego człowieka, bo został zamknięty w jakimś swoim terytorium, z którego nie może wychodzić, ale nie wiemy, czy to faktem jest to, że to oni przekroczyli rzekę, przedostając się i to na naszym terytorium, patrząc na to, został ranny ich człowiek
I trzeba też spojrzeć na to, że to oni pod postacią wilków zaatakowali tych drwali. Nie można mówić o nich jako o spokojnych stworzeniach, które nie potrafią wykazywać się agresją. Może kiedyś po prostu ludzie mają dość. Kiedyś to był ich teren demonią. To wszystko należało tylko i wyłącznie do nich. Czyli ta agresja zaczęła się od ataku na dziecko. Trzeba się dowiedzieć, co to dziecko robiło tutaj. To jest chyba klucz do tego. Nie wydaje mi się, żeby zgubił się w lesie, prawda? Trzeba się dowiedzieć, kto... Trzeba się też dowiedzieć, kto rzucił urok na Abrahama. A co jeżeli to Indianie, pozłując się magią, rzucili na Abrahama zaklęcie, w którym miał on ich bronić? Też o tym pomyślałam. Skoro potrafią zamieniać się w zwierzęta i skoro potrafią przynajmniej... Wróćmy do tego, co nas spotkało. Porozumiewaliśmy się z duchami i te wszystkie... Ta wiedza o tych zaklęciach, które mamy, też jest związana z tym porozumiewaniu się z duchami. Jakby to wszystko było w jednym zbiorze. A Indianie też teoretycznie przynajmniej z tego, co dowiedzieliśmy się o tej inicjacji, też kontaktują się z duchami. Więc może te podejrzenia są słuszne, może miał stać na tym balkonie i patrzeć, czy nadchodzą, nie wiem. Nie wiem, ale może poszperam coś w tutejszej bibliotece o zwyczajach i rytuałach Indian i legendach o tym, jak mogą zmieniać się zwierzęta, jeśli mogą. Może to słaby trop, ale w każdej legendzie ostatecznie może być trochę prawdy. Ja się teraz zastanawiam, czy małego, młodego wilka można byłoby pomylić z lisem. Czy może nie jest tak, że chłopiec był pod postacią wilka, został postrzelony, przez co stracił koncentrację czy cokolwiek innego i odzyskał formę ludzką. I wtedy został w krzakach. I oskarżamy teraz ludzi o strzelanie do dzieci, a tak naprawdę strzelał on do lisa, wilka, zwierzęcia, na które można polować w tych lasach. Niby tak, ale zauważ, że jeśli strzelał do wilka, to byłby ten mężczyzna, Taylor, czy ktokolwiek nie strzelał, byłby zdziwiony i zaskoczony, że do krzaków wpadło zwierzę, a znaleziono tam dziecko, a po zwierzęciu... No cóż, jednak wilk nie widział to nie jest tego dziecka. Przeoczyć. No on nie widział tego dziecka. Dziecko w krzakach znalazłem ja. Nie Taylor. Nie podążałby za wilkiem? Nie wiem, trochę to... Ma to sens, jakby... Myślę, że trzeba to sprawdzić, ale nie wiem. Poza tym to dziecko raniło Mortimera. Miało przy sobie nóż. Się broniło. Już o tym rozmawialiśmy. Ja po prostu nie chcę zakładać, że oni są bezbronni. Każda istota ma prawo, żeby się bronić. Tak, tak samo jak my mamy prawo się bronić, jeżeli oni opuszczają rezerwat. Przed czym? Przed wilkami, które atakują mnie na swoim terenie. Czemu winni byli ci drwale? Są zajęci ich teren demoniem. Ale czy oni zajmują teraz ich teren? Czy oni przekroczyli rzekę, żeby teraz te drzewa? To jest atak ich na mieszkańców. I to są fakty. Nie iść na spotkanie z Taylorem, bo chyba jakaś jego filozofia już do ciebie przenikła przez te... Nie wiem, zapach drzewa w tartaku. Nie, ty po prostu nie rozumiesz tego, że jeżeli ktoś przekracza swoje terytorium i atakuje, wykazuje agresję w stosunku do drugiej, to ten atakuje drugiego, nieważne czy był prowokowany, czy nie. Tak? Powiesz to o tym wszystkim Indianom w zamkniętych rezerwatach? Mogę im powiedzieć, że jeżeli będą tak się zachowywać, to dojdzie do tego, że to jest krwi.
Czyja to jest ziemia tak? To jest amerykańska ziemia, która została zdobyta. Tak? Nieważne, nie, czy krwią, czy nie. Historię? Miałeś w szkole historię? Nie wiem. Poza tym, jak jesteś w mniejszości, wiesz, jak ciężko się bronić, jak jesteś w mniejszości, cały czas uciskany? Wiesz, fajnie... Nie obchodzi mnie to. Fajnie nie będę patrzył na to wszystko romantycznym okiem, skoro takie są fakty. Amerykanie zdobyli tą ziemię i jest zależona teraz do nich. Ale każdy medal ma dwie strony, Damonie. Możemy to sprawdzić, ale sam mówisz, że patrzymy czarno-biało, a sam teraz jakby wydajesz wyroki. Więc albo stawiamy tutaj znak zapytania. Wiesz, mówisz, nie, a teraz powiedziesz, że się bronił, że ludzie się tutaj bronią. Możliwe, że się bronią, jeżeli oni pod postaciami wilków chodzą na ich terytorium. Czego, jeżeli widzimy, my nie zrobiliśmy jako ludzie wilki. Poza rezerwatem. Po prostu, jeśli to były zwykłe wilki, zwierzęta, które po prostu chodzą, bo mają instynkt i będą tam chodzić. Jestem pewien, że jeżeli Mortimer nie miałby pewności, że widział w tych oczach człowieka, nie powiedziałby nam, że to nie jest człowiek. To jest ostatnia osoba, która mogłaby wyciągnąć jakiś pochopny wniosek. A może widział to, co chciał widzieć i wyciągnął niepochopny wniosek, ale zawiodły go jego zmysły. W takim razie nie byłby jedynym w tym samochodzie, który to robi. No cóż, jesteśmy tylko ludźmi i dokujemy oceny na podstawie tego, co widzimy i słyszymy, ale nie można powiedzieć, że ta ocena jest zawsze bezbłędna i zawsze obiektywna. A mi się wydaje, że ktoś powinien wyciągnąć nos pomiędzy kartek książek, które romantycznie przedstawiają każdy konflikt, ale tak to wygląda, że to jednak oni atakują nas. Przed chwilą mówiłeś, że jest taka możliwość, a teraz sam widzisz, że już wydałeś chyba wyrok. Bo jesteś uprzedzony po prostu jesteś uprzedzony tak jak ci wszyscy biali Taylorowie, kapitaliści, którzy po prostu patrzą na zysk, a nie patrzą na to, jakie będą tego konsekwencje. To jest normalna natura ludzka, że dochodzi do konfliktów. Tak, normalna natura ludzka, nie patrzeć na konsekwencje i tylko nabić sobie kapsę bez względu na koszty. Taka jest natura ludzka? Tak. No siedzę w tym nie pierwszy dzień. Wszyscy mafiozi, wszyscy ci ludzie, którzy nie potrafią przestrzegać prawa, ja z tym mam do czynienia na co dzień. Ale tutaj nie widzę łamania prawa. Jeżeli widzę łamanie prawa, to ze strony Indian. Jeżeli widzę łamanie prawa, to ze strony Majka. To go aresztuj. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Czy nie jesteś teraz współwinny, jak przyzwalasz na łamanie prawa jako stróż prawa? To dlaczego nas nie wszystkich nie aresztujesz w tym momencie? Wszyscy złamaliśmy prawo. I tak wiesz, wyjmuje teatralnie Damona. Czy to nie czyni cię współwinnym? Nie. Ta logika, brak logiki w ogóle w tym wszystkim. Dojeżdżamy na miejsce, ja trzaskam drzwiami i wychodzę. Ja też trzaskam drzwiami i wychodzę w drugą stronę. Do Abrahama, w sensie do domu Abrahama, tak? To jest tak. To miejsce. To jest dumie. Jaka jest pora dnia w ogóle? No już południe. Południe. Obiad. To ja wychodzę, trzaskam drzwiami i myślę, że udam się do biblioteki, jeśli mnie nikt nie zatrzyma. Wytknąć nos w romantyczne książki. Mike, legendy o Indiańcach. Co o tym sądzisz, Mike? Ja bym chciał jeszcze raz zobaczyć ten ogród, że jesteśmy w domu Abrahama, a potem do jego... Potem co? Potem pójść do jego pokoju. Zobaczyć, czy jest. Mortimer, ty widzisz, że wychodzi Lea? Panie doktorze? Dzwonił telefon, ale nie było pana w domu. Kto dzwonił?
Waszyngtonu, co? Podobno pan prosił. A tak, coś tam. Dobrze, i to pójdę dzwonić. Dziękuję bardzo. Majki, idzie do rodu. Odzwaniasz do szpitala. I odbiera lekarz, nie. Znaczy, przynajmniej odbiera pielęgniarka, ale potem jak mówisz, o co chodzi, to przekierowują cię już do lekarza. No to doktor Stevenson. Cześć, Mortimer Razor z tej strony, dzwonię w delikatnej sprawie. Potrzebuję się dowiedzieć czegoś o nowym pacjencie na oddziale psychiatrycznym. Znajomy mojej przyjaciółki. A, ale to ja nic o tym nie wiem. Pan prosił o sprawdzenie danych pana Nicholsona? Pamiętasz? Tak, właśnie mi chodziło o tego pana Nicholsona. Delikatnie, tak, tak. Dokładnie. Bo się zastanawiam, czy go nie skierować do psychiatrycznego właśnie. Tak, tak, masz rację. Zatem John Nicholson, no to wedle karty głównie ma problemy ze zaległymi infekcjami, a nawet sepsą w pewnym momencie. I no, moich tutaj obserwacji, czy to wynika z niezaleczonych ran. Wedle dokumentów też cierpi na niekontrolowane ruchy, jakieś spazmy. To lekarze prowadzący też wyjaśniali jako infekcję układu nerwowego. Akurat u mnie ja tego nie widziałem, ale no tak poprzednicy jak go leczyli, to tak zanotowali. On sam wobec sobie twierdzi, że rany otwierają mu się samoistnie i pojawiają mu się siniaki. Co właściwie no, miałoby trochę sensu, tak? Jeżeli opada mu odporność przez rozległe zakażenie plus niekontrolowane ruchy, to wystarczy uderzenie w futrynę i zrobić się siniak. Tak naprawdę. Jeżeli chodzi o otwieranie ran, no to także to można powiązać z sepsą. Więc ogólnie ma to troszkę sensu. O wiele mniej rozumiem to. Twierdzi, że ostatnio pojawiły mu się na skórze plamy w kształcie, jak to ujął, motyli. Nie wiem, co o tym sądzić, ale tak twierdzi pacjent. On odmówił drugiego leczenia już kilka razy ze względu na problemy finansowe. No i ostatnia lokalna zbiórka tutaj pieniędzy dla weteranów raczej go podbudowała trochę, ale chyba nic z tego nie wyszło, bo ona chyba się nie udała ostatecznie. Więc tyle mogę o nim powiedzieć. Powiedz mi, widziałeś może te plamy? Nie. Dobra, a jak się czuje teraz, w jakim jest stanie? Znaczy on teraz nie leży w szpitalu, on jakby przychodzi tylko wtedy, kiedy jego stan jest na tyle poważny, że musimy go przyjąć, że tak się wyrażę, ale nie chce zostać na dłużej na leczenie, bo nie ma pieniędzy, żeby zapłacić. Fundusz kombatancki go każe przyjąć, ale wszystko. Zrobimy tak, jak tylko się znowu pojawi, przyjmij go proszę na oddział i zatrzymaj chociażby siłą i udzielcie mu wszelkie możliwe potrzeby, wszystko na mój rachunek, ja się tym zajmę, dobra? No a co, jeżeli nie będzie chciał przyjąć twojego gestu, że tak się wyrażę? To pomnij mu, że jestem przyjacielem jego syna. W porządku. W porządku. No dobrze, no to tyle z mojej strony. Jeżeli coś jeszcze, to mów. A tak, daj mi proszę namiar na kogoś, kto pracuje na psychiatrii. Mhm. Już tak, teraz dam ci. Dobra, dzięki wielkie. Też prywatny, czy do... A daj obydwa na wszelki wypadek, jakby nie mógł się tam dzwonić. Mhm. No to tak, no na szpitala to wiesz, jaki jest numer, to cię poproszę. Wiadomo, że... kierują. Natomiast osoba, o którą według mnie najlepiej zapytać, to jest Manuel Evans, doktor. Taki porządny facet, bym powiedział. Manuel, tak?
Manuel Evans. Mhm. Dobrze, dobra, dzięki wielkie. Rozłączam się i idę szukać Majka. Mike, jesteś w ogrodzie. Stoisz nad kwiatami, nad tą plamą. Nic tu się za bardzo nie zmieniło. No. To jeszcze chciałbym zajrzeć, czy są gdzieś w okolicy, w lesie właśnie jakieś wilki, które mogłyby obserwować? Mniej więcej z miejsca, gdzie... Mniej więcej w miejscu, które mogła z balkonu zobaczyć wcześniej. Kiedy idziesz do lasu? Nie idę, tylko zaglądam. Się patrzę po prostu w tamtą stronę. A, patrzysz na linię drzew, okej. Okay. Dobrze. Dostrzegasz. Dwa. W sumie idę w ich stronę. One nie reagują póki co. Ale mogę już w takim razie powiedzieć, że w takim razie Mortimer zaraz po tym, jak ty wszedłeś do ogrodu, to widzisz już Majka, który jest w linii drzew niemalże. Bo rozumiem, że idziesz tak długo, jak nie zareagują. I kiedy zbliżyłeś się do linii drzew, to one dopiero podniosły łby i też postawiły kilka kroków w twoją stronę. To zbliżam się do bliższego z nich bardziej i zatrzymuję się tuż przed nim. To w ogóle one wyglądają tak samo jak te, które widzieliśmy tam. Tak. Ale różnica jest taka, że to nie mają krwi. I jak stanąłem blisko jednego z nich, to jakoś zareagował? Nie reaguje agresywnie, jest bardziej pasywny, ostrożny. Nie agresywny. W takim razie mówię im, że jesteśmy przyjaciółmi i po prostu się oddalam. W jakim języku to mówisz? Indiański. Kiedy się oddalałeś, usłyszałeś jakby szczeknięcie? Znaczy, one się odwróciły i poszły w głąb lasu. To wracam wtedy do Mortimer. Gdzie byłeś? Zobaczyłem znowu te wilki. Obserwowały ten dom. Ale jak odezwałem się do nich właśnie w języku Indianów, to jakby odpowiedziały mi. Prawda, szczeknięciem, ale jednak rozumiewawczym, więc twoja teoria jeszcze bardziej się potwierdza. Raczej teoria Susan. To jak zwykle przed nią pojawiły się głosy w mojej głowie. Właśnie dzwonili do mnie ze szpitala w sprawie twojego ojca. Jak? No, żyję. To jest dobra wiadomość. I na tym się kończą dobre wiadomości. Co się stało? Cierpi na niezaliczone rany. Chyba jakieś objawy sepsy, niekontrolowane ruchy, infekcja ruchu nerwowego. Twierdzi, że samolotem się te rany otwierają i wydaje się tam zakażeniem. Poleciłem, by się nim zaopiekowali, a ja się wszystkim zajmę. Ma problemy finansowe. Ale da się z tym coś zrobić? Tak, wydaje mi się, że tak. Jak pozwoli sobie pomóc, to może jeszcze zyska parę lat i uda wam się jeszcze spotkać.
zajmę. Co robić? Wiesz, gdzie jest reszta? No... Susan pewnie poszła gdzieś do książek. O demon, nie wiem. Ja poszedłem pogadać z Jerrym. Na skargę poleciał. Może z Jerrym rozmawia i skarży na Susan. Dobrze, to przejdźmy do Jerrego i do Damona. Chodzisz do saloniku, on właściwie nie zmienił tego, co robi, tylko tych gazet jest więcej, są bardziej poskładane i lepiej pozaznaczane wszystko. Ja siedzi niemalże z lupą już. O. Jerry? O. Mam problem. Zasiadaj. Odsuwa gazetę. Mam problem takiej natury, że mózg mi mówi jedno, a serce mi mówi zupełnie coś innego. Ja tak miałem, kiedy przyszli do mnie, kiedy przyszedł do mnie Sylwia. Czego posłuchałeś? Serce. Ale potem oni zrobili to, co zrobili. Słuchaj, bo cała ta sprawa z tymi Indianami i tak dalej, i z Mike'iem, wszystko wskazuje na to, że Mike jest uciekinierem. I nic tego nie zmienia. Nic. Kompletnie nic. Teraz wpakowuje w nas w konflikt Indian i obecnych mieszkańców, w którym to z informacji, które mamy, chociaż nie mamy wszystkich informacji, o tym nie mogę powiedzieć, ale chciałbym się spotkać i wypytać o to, czy zdarzało się to wcześniej i czy sami mieszkańcy próbowali atakować Indian, ale to Indianie wchodzą na terytorium ludzi tutaj. Nie jest to proste. Tutaj to nie jest czarno-białe. Nie można powiedzieć, że ci są źli, a ci są dobrzy. A trzeba podjąć jakąś decyzję. Jerry wstaje. Widzisz, że nalewa bourbonu. A znalazłem w szafce. Mam nadzieję, że Abraham się nie obraził. W tym stanie. Co dokłada trochę teatralnie nogę na nogę. Wiesz, ja mam trochę wątpliwości, czy to Mike nas, was, właściwie ciebie. Ja lubię czytać i dlatego jak wstałem, to się wziąłem za czytanie. No, nie ukrywam, że pić też lubię. Ale nie daje mi spokoju jedna rzecz. Zobacz, wyciągaj gazetę. Pokazuję ci artykuł. Wesley Price, nagłówek o rasistowskich wypowiedziach na temat mniejszości narodowych. Pokazuję jedną gazetę, pokazuję drugą, trzecią, czwartą. Tu o czarnoskórych, tu o czerwonoskórych. To jest wydanie sprzed roku, tu sprzed dwóch lat. Pokazuję masę takich przykładów. Wiesz, czego ja nie rozumiem? Czemu te wszystkie rzeczy zostały zostawione w saloniku? Czyli tobie też się wydaje, że ktoś na siłę chce nam pokazać, jak dobrzy są Indianie? I jak bardzo trzeba im pomóc? Nie. Jak bardziej zły jest Wesley Price? Tak. I myślę, że ktoś chce pomocy, ale nie wiem, czy się boi, czy wstydzi. Nie wiem, ale mam wrażenie, że tutejszy burmistrz próbuje nas zmanipulować, byśmy się tą sprawą zajęli. Nie wiem dlaczego. A ja ci powiem dlaczego. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na niego takie zaklęcie.
Jeśli zresztą tak... wiesz o całej tej sytuacji. Wiesz, jak to działa. Czytałeś z nami te same księgi. I tak, to i tak mu trzeba pomóc, bo to nie jego wina. Ja się mówię tak ze swojej perspektywy, bo też uważam, że to nie była moja wina. Problem jest taki, że złożyliśmy wizytę Aaronowi Taylorowi. I ja nie widziałem żadnego krwi człowieka, który jest nastawiony tylko na zysk. On był przejęty losem swoich ludzi. Co prawda, jak każdy człowiek prowadzący swój interes, martwi się o to, że zaraz będzie musiał wstrzymać całą produkcję, ale... Nie widziałem tego w tym człowieku. A rozmawiałeś z wodzem? Nie byliśmy tam zbyt mile widziani, o to chodzi. Złożyłbym mu wizytę, ale na dzisiaj umówiłem się z Taylorem. Z tym, że wydaje mi się, że jestem w tym wszystkim sam. Bo reszta drużyny uważa, reszta naszej ekipy uważa, że bredzę. A ja wydaje mi się, że oni patrzą na to wszystko życzeniowo. Chcieliby widzieć rzeczy tak jak to chcieliby wyglądało. Myślę, że będziemy musieli się dowiedzieć, co się wydarzyło zanim Abraham został burmistrzem. Wydaje mi się, że Aaron będzie tutaj bardzo mocno pomóc. Może wiedzieć dużo. Poza tym przyda się spojrzeć na tą sprawę też z drugiej strony. I z trzeciej strony również, więc trzeba będzie pogadać też z Indianami. Tam sam nie pójdę. Nie licz, że cię puszczę. Ogólnie jestem ciekaw i chętnie zobaczę, ale... Ten Iota... Widziałem, jak jechał na koniu przez okno. I to się wydaje spory typ. Wydaje mi się, że ktoś powinien złożyć mu wizytę i wydaje mi się, że musisz namówić Susan, żeby to była ona. Ona bardzo z nimi sympatyzuje. Łatwiej będzie im znaleźć jakiś kontakt. Zagrajmy w tą grę. Niech ja będę udawał, że jestem zwolennikiem Aarona Taylora i pójdę zagłosować na Wesleya Price'a w najbliższych wyborach. Ale zróbmy to dla dobra tego śledztwa, bo inaczej tego nie widzę. Nie jestem aktorem, ale też zagram. Spokojnie, Susan jest bardzo dobra w patrzeniu na świat, tak jak ona chce go widzieć, więc na pewno zobaczy we mnie tego antagonistę, tego złego. Zapuszczę nawet wąsa, jeżeli tego będzie chciała, i będę go zakręcał za każdym razem, jak będę wypowiadał jakieś złe zdanie. Ja nie wiem, czy Abraham wiedział, że ja też przyjadę i czym się zajmuję, ale jeśli tak, to myślę, że on już obsadził mi rolę. Pokazuję na te wszystko. Mogę grać dalej po prostu. Dobra. Dopijam. Co się obijasz? Nalewaj. Susan, idziesz do biblioteki. Jest zamknięta, ale widzisz, że ktoś jest w środku. Raczej o tej godzinie się nie spodziewa, że w sobotę ktoś przyjdzie po książki, ale kręci się, bo to jest szkoła. Pukam i patrzę przez szybę, kto to jest, i macham, jeśli na mnie zwróci uwagę. Wychodzi starsza kobiecina, właściwie pani... Boże, brakuje mi słowa, która... Woźna, o, tego słowa szukałem. Tak, dodam. Dzień dobry. Przyszłam do biblioteki i zastanawiam się, czy wyjątkowo mogłabym z niej skorzystać. Wie pani, no, nie odmawia się, kiedy zew wiedzy wzywa. No, wiedza też bywa niebezpieczna. Ale... No dobrze, to proszę, tam jest jeszcze ktoś w bibliotece, my tu po prostu zamykamy, jak sprzątamy. Bardzo dziękuję.
wiesz, tak, żeby nie iść po mokrej podłodze, udaje się dalej do biblioteki. No idzie z tobą, prowadzi ci, pokazuje ci drogę. Siedzisz, bibliotekarka. Kobitka koło 60, blond loki, stary taki gruby sweter. I akurat sprawdza, kto jeszcze nie oddał książki. O! Taka młoda osoba o tej godzinie tutaj. Zabłądziłaś, dziecko. Dzień dobry. W zasadzie to nie. Odwiedzam Mayfield, ale no cóż, nie wziąłem ze sobą książek i zastanawiam się, czy mogłem skorzystać tutaj ze zbiorów i spędzić tutaj troszkę czasu, a no cóż, takie popołudnie jak dzisiaj wydaje się idealne ku temu. Pani chyba nie jest trzeba założyć kartę biblioteczną. Tak, tak, oczywiście. Jeśli trzeba, to założę. No to ona spisuje wszystkie twoje dane. To się wiąże z datkiem na bibliotekę. Jakiej wysokości jest ten datek? Dla uznania. Daję jej $3. To chyba całkiem sporo, jak tak mi się wydaje. To proszę korzystać, z czego pani szuka, to mi pomogę znaleźć. Dobrze, dziękuję. I próbuję może najpierw sama gdzieś zlokalizować. Nie wiem, czy raczej tu są książki tematycznie, czy według autorów, jaki mają system. Ale może mają jakiś rejestr albo coś takiego, więc szukam właśnie czegoś o historii Indian, o ich wierzeniach, o jakichś rytuałach, legendach związanych z tym i tego typu rzeczy. Mhm. No to tak. W ogóle biblioteka jest tu w pewien sposób podzielona, bo jest ona łączona ze szkołą, więc tak się wyraża, że wszystkie takie bardziej poważne tematyki są oddzielone i tam trzeba klucz, ona cię oczywiście wpuszcza, jesteś też dość dorosły. Ciekawe. Więc ona cię tam wpuszcza i tam jest dużo przeróżnych tematyki. Jest temat historii. Natomiast tutaj widzisz, że odnośnie. A może sobie rzuć, wiesz, jeszcze. Wiesz, Widzę. Rzucę sobie to. Kurde. Jeszcze czy obniżasz, czy nie? A czy to coś zmieni? Zmieni. Obniżam. To jest 6, dobra. Ale dzisiaj poszło tych punktów szczęścia. No, ale rzuty mi się też świetne, ale do meritum. Nie znajdujesz nic o Indianach. Właściwie to jakby tutaj słowa o nich nie ma. Znajdujesz jednak historię stanu Dakota. Więc liczę, że może tam coś będzie. I po godzinnym posiedzeniu faktycznie dochodzisz do pewnego fragmentu, że 50 lat temu Mayfield jest w ogóle młodym miasteczkiem i ono jeszcze wtedy nie istniało. Tutaj był bardzo bujny las, w którym właśnie swoje ziemie mieli Dakoci. Był tutaj też, był tu wtedy też wódz zapisany. Imię wodza, Ote Tiani. Był wodzem. To ten sam chyba, no nie? Tak. I pewnego dnia, tak bardzo to upraszczając, moją opowieść, kawalerzyści, drużyna kawalerzystów, a właściwie oddział bardzo duży, najechał na ten obóz i wyrżnął wszystkich. Łącznie z dziećmi, z kobietami, wszystkich. Oddział kawalerii armii USA. Tłumaczenie było takie, że byli to kultyści.
którzy wznosili wtedy modły. Co ciekawe, do Jezusa Chrystusa także. I wykonywali taniec księżyca. I to był taniec, który mówił, że kiedy ukończy się, według ich wierzeń, kiedy ukończą jego taniec, wtedy skończy się też Ameryka. Ponieważ trwały wtedy wybory, nikt nie mógł pozwolić sobie na żadne przypuszczenia, nic w podobnym stylu. Więc postanowiono pozbyć się fanatyków, którzy zbierali coraz to większą rzeszę, do którego dążyli inne plemiona, które chciały zniszczenia Ameryki. Więc skoro pojawiła się na to nadzieja, to trzeba ją wykorzystać. I trzeba tańczyć. Tak długo, jak ten taniec nie zostałby przerwany do tego momentu spełnienia się przepowiedni, trzeba go tańczyć. Nawet doszło do tego, że nawet podczas szarży kawalerzystów oni nie przestali tańczyć. Bo wierzyli, że to nadejdzie. Potem założono tu miasteczko i żeby nie wrócili na tę ziemię Indianie. Czy jest opisane coś więcej o tym tańcu księżyca? Bo wspominali, jakby ci, którzy teraz są, to ich rytuał nazywa się taniec słońca. I czy to jest coś właśnie zupełnie przeciwnego, czy na zasadzie czytając, że tańczyli taniec, to po prostu oni dosłownie tańczyli jakiś taniec, czy coś? Taniec słońca, tak, jest to rytuał inicjacyjny, tak jak chyba nawet ty zdawałaś ten test, jeżeli dobrze pamiętam. A natomiast taniec księżyca, jest napisane tutaj, że to jest stricte taniec. On miał charakter rytualny, ale to był naprawdę taniec. Oni śpiewali, tańczyli wokół ognisk, wznosili modły, śpiewy, by spełnić tą legendę. A czy jest coś o zmianie w wilki? Nie. Dobra, to okej, to mi wystarczy w takim razie, jeśli się tyle dowiedziałam, to... Ty już dalej wracasz do domu? No, myślę, że już jest na tyle późna pora, bo tak jak mówiłeś, zajęło mi to pewnie dość długie godziny. To będzie wieczór, jak to skończy. No, więc po prostu wyjdę z biblioteki. Nie wiem, czy można wziąć tą książkę do domu? Możemy pożyczyć. No, to biorę tę książkę pod pachę i po prostu udaję się do domu naszego, gdzie stacjonujemy. Teraz pytanie, czy chcecie jeszcze się spotkać wszyscy i omówić, czy już... Nie, kończymy, chyba raczej możemy zacząć od omówienia na następnym. Suzanne jest obrażona, więc nie wiem, jak to z tym omówieniem będzie, ale jestem z tym okej, żeby zostawić tą dyskusję na kolejny raz. Jednak jesteście już w domu z różnymi humorami. Będziecie się spać, to jednak przez całą noc nie przestają wyć wilki. Czasem pojedyncze, tylko... Ja miałem się wieczorem spotkać z tym, mieli po mnie przyjechać. Tak? Powiem już tylko dla pozostałych, że mówię o całej nocy, że nie będą wilki wyły. Natomiast tak, po ciebie pojawi się samochód i to już sobie rozegramy na następny. Good. Dziękuję. O kurwa.